powodzenia, Aniu. Mam nadzieję, że będziemy się dzisiaj śmiać. Tak. Musimy się śmiać. Wszyscy musimy się śmiać. Myślę, nie działo, musimy się śmiać. Trzymamy kciuki i piwo. Będzie się, się dogadać, tam, że będzie. Tak. Przed nami Ania Rudol! Pierwsza zasada, nie zazdrość. Witam wszystkich. Pozwolę sobie tutaj wyciągnąć moją ściągę. Z tego względu, że muszę wam się do czegoś przyznać, ale jestem dziewicą. Dziewicą sceniczną. Także jest to mój pierwszy raz na scenie i to jeszcze przy takiej publiczności. Także wybaczcie mi tutaj drobną pomoc. Minęło sporo czasu, to mogłabym się określić takim słowem, także nie mówcie o mojemu tacie. Niech żyje w głowie i świadomości. I tak, chciałabym się na wstępie wytłumaczyć z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, nie napadła mnie po drodze tutaj żadna chmara bez pańskich psów. Te spodnie mają tak wyglądać. Zapłaciłam za to, także tak, ma tak być. Pierwsza zasada, nie zazdrość. A druga sprawa, jestem troszeczkę chora, to nie jest tak, że miałam weekendowy melanż i nie wypiłam sała 07, także jestem po prostu chora, to dlatego mam taki głos. I tak, nie piję dużo, nie piję dużo. Naprawdę nie piję dużo, piję okazjonalnie, na specjalne okazje, jeżeli na przykład coś mam urodziny na Facebooku. Wtedy pozwalam sobie na drobnego drinka i przez 5 lat studiów nauczyłam się jednej rzeczy. Jest 5 faz, które można wyróżnić, kiedy ktoś pije. Pierwsza faza to jest faza najmądrzejszej. Ta faza charakteryzuje się tym, że po mniej więcej jednym, dwóch piwach wszyscy jesteśmy ekspertami od wszystkiego. Byliśmy tutaj w zeszłym tygodniu i po pierwszym piwku, jakie wypiliśmy, pojawił się temat Ukrainy. Mam w dupie politykę, w ogóle mnie to nie interesuje, ale po pierwszym piwku wszyscy są ekspertami od Majdanu, Ukrainy, Rosji, stosunków polsko-rosyjskich, od wszystkiego, od wszystkich tego typu rzeczy. I najlepszym sposobem, żeby tą fazę zakończyć, jest powiedzenie: stary skocz pierdolić. To kończy zawsze fazę najmądrzejszy. Kolejna faza, którą można wyróżnić, kiedy ktoś pije, to jest faza najpiękniejszy. Najpiękniejszy z tego względu, że wtedy jesteśmy w stanie poderwać wszystkich. Nie mamy żadnych oporów przed podejściem do osoby, która nam się spodoba. Panowie są w tym ekspertami. Wtedy każdą próbę podrywu można zakwalifikować do kategorii molestowanie seksualne. A najbardziej charakterystycznym tekstem, który można spotkać, jest: dziewczyno, masz zajebistą mordę. Ostatnio takie coś spotkało moją kumpelę. Siedziała sobie w palarni w jakimś klubie. No i właśnie przyszedł gościu, zatacza się, siada na ławce, patrzy na nią i tak obcina ją od góry do dołu, patrzy jej prosto w oczy i mówi: Jezu, jaką ty masz zajebistą figurę. Ona mówi: no, dziękuję, nie? Przyjmuję komplement od gościa, który w ogóle nie wie, jak się nazywa, nie wie, gdzie jest, nie wie w ogóle, co się z nim dzieje. Mówi: okej, no, dziękuję ci bardzo. A on taki niezbyt przekonany i tak patrzy na nią znowu i mówi tak: dziewczyno, ale ty masz zajebistą mordę. Także panowie, jesteście w tym ekspertami. Ja sama też posiadam taką cechę, że w fazie najważniejszy jestem w stanie powiedzieć wszystko do każdego. Panowie są tym troszeczkę onieśmieleni, bo rzadko się zdarza, żeby dziewczyna podchodziła do faceta i mówiła: stary, zajebiście mi się podobasz. Panowie nie wiedzą, jak to odebrać za bardzo. Zwykle są bardzo spłoszeni tym i jakby zamykają się w sobie. Dzięki. Ciężko mi w ogóle w to uwierzyć, bo zawsze wydajecie się tacy do przodu, tacy jesteście super i w ogóle tacy jesteście takimi podrywaczami, męscy i w ogóle. A jak przejdzie, dlaczego taki pizduś? A tak na nawiasem mówię, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mężczyzny. Kolejna faza, którą możemy zaobserwować, kiedy ktoś pije, to jest faza najbogatszy. Wtedy drżyjcie karty kredytowe, drżyjcie portfele przy barze,
Najbliższe 50 osób jest waszymi super znajomymi. Wszyscy dostają po browarze, po drinku. I najgorszym momentem następnego dnia jest chwila, kiedy sprawdzacie stan swojego konta. Tak kurwa, gdzie jest moje 400 zł, które miałem wczoraj? Niestety doświadczyłam bardzo boleśnie tej fazy. Mój tata nie odbierał ode mnie telefonu do każdego 10 miesiąca. Udaje, że po prostu nie słyszy. A każdego 10 dostaje wypłatę, także zawsze się ode mnie nie odbiera telefonów. I udaje, że w ogóle nie wie, nie zna mnie, przyjeżdżam do domu, się tacy tutaj robisz. Także nie polecam szalenia w tej fazie. Kolejną fazą, która jest też bardzo charakterystyczna dla mnie, jest faza najodważniejszy. Faza najodważniejszy jest najgorsza. Słuchajcie, 9 na 10 wypadków zaczyna się od słów "podtrzymaj moje piwo". I jest to faza, w której jesteśmy niezniszczalni, nic nie jest w stanie nas pokonać, nikt nie jest dla nas przeszkodą. To jest najgorsza faza, ja podczas tej fazy dorobiłam się szwów na stopie. Tylko dlatego, że przyjęłam bardzo głupi zakład pod tytułem przepłynę przez ten zalew, który jest zamknięty, nie można przez niego pływać, jest w ogóle to, co tam się dzieje na dnie, to jest jakaś makabra, opony, deski, gwoździe, szkło, wszystko. Ale okej, założyłam się, myślę, że przepłynę. Ja nie przepłynę? Ja nie dam rady, także nie polecam tej fazy. Najbardziej jakby zabawną częścią tego wypadku był pobyt na pogotowiu. Przyjechaliśmy z kolegą, ja w ogóle się przebieram, nic się nie dzieje, wszystko haha, ubieram buty, patrzę krew, że sobie raz spoko, nie? Podnoszę stopę, patrzę, a tam rozcięcie na 5 cm, głębokość 3 cm, myślę sobie, aaa, domyśla się zagoi. Mój kumpel cały w panice, mówi, nie, 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 jedziemy na pogotowie. No dobra, no to jedziemy. Przyjeżdżamy. Co się pani stało? Ach, byłam na grillu. Byłam na grillu, biegłam po trawniku, wdepłam szkło. Cała mokra, glony gdzieś we włosach w ogóle, śmierdzę taką starą sadzawką, w ogóle najgorszy syf, strasznie. A gość tak patrzy na mnie i mówi, na pewno pani była na grillu? Ja mówię, panie, chyba wiem, gdzie byłam, tak? Mówię, proszę, no rozcięłam się, niech pan tutaj zszyje, tak żeby było dobrze. No i postrzywał. Półtora miesiąca, wyjęte z życia, okulach, także nie polecam fazy najważniejszej. Mam też taką tendencję, że jestem strasznie pyskata, jak się troszeczkę napiję, także Wojtuś, nie kiwaj głową. Bardzo dotkliwie dążę zauważyć, kiedy byłam właśnie ze znajomymi na Słodowej i podbija do nas pan, pyta się, strasznie mnie to w ogóle irytuje. Ludzie, o, złotóweczka na piweczko, coś tam, coś tam. Ja mówię, kurczę, stary, weź się do roboty. On mówi, no ale co? Obcisłe słoneki, glany, łańcuchy i tak dalej. Ja tak się patrzę i mówi, co? Ja mówię, kurwa, głuchy jesteś? Nie, co, tylko proszę. Także mało co, a wdaliśmy się w bardzo dotkliwą bójkę. Nie polecam fazy najważniejszej, ale najgorsza z faz to jest faza wszystko mi jedno. Jest to faza ostateczna, w której wraca się na boso do domu, trzymając w dłoniach buty. Idzie się do KFC, rano odkrywa się w torebce kubę kurczaków, które zamówiła się poprzedniego wieczoru. I na koncie w ogóle nie masz żadnych pieniędzy już totalnie. Rejestr połączeń telefonicznych wygląda bardzo słabo, bo zadzwoniłeś do wszystkich swoich byłych, do wszystkich się wysyłał SMS-a. Oni wszyscy odpowiedzieli i w ogóle gdzieś się widzieliśmy, ale kurwa nic nie pamiętasz. I najgorszy moment, to jest najgorszy moment, najgorszy jest poranek, kiedy otrzymujesz od mamy SMS-a, żyjesz? Ja mówię, no mamo, żyję, a czemu? Dzwoniłaś do mnie wczoraj. Tak? Dzwoniłam? No co, rozmawiałyśmy. Tak? O czym? No jak to o czym? Właśnie imprezie. Ja mówię, ha, gdzie byłam? No tu i tu. Przecież rozmawiałam z tymi znajomymi. Tak, z kim? No z Sebastianem, z Pałem, z Wojtkiem, ze wszystkim rozmawiałam. Ja mówię, mamo, aha, spoko. A o której gdzieś tu mniej więcej było? No o tej, o tej. Aha, no i co ci jeszcze mówiłam? No i w sumie generalnie jakiś rodzic, bo on się czegokolwiek nie znajmy, opowiada wam o przebiegu waszego wieczoru, bo wy kurwa nic nie pamiętacie. I tak się kończy wieczór w fazie w fazie wszystko mi jedno. Także tego nauczyło mnie 5 lat studiów.
Nie polecam. Ważne, żeby wiedzieć, ile wypić, bo każdy ma sobie taki limit, tak? Czyli jakby cztery piwa, a po piwie piątym jest, kurwa, mam wszystko w dupie i dzieje się wszystko, tylko to, co mogłoby się wydarzyć w najgorszych koszmarach, czyli tak jak we Francji porywacie lamę z zoo. I w ogóle później już się dzieje magia, jedziecie z nią tramwajem i w ogóle wszyscy robią zdjęcia, jesteście sami na cały świat. Także nie polecam. I tutaj jeszcze taka jedna ciekawa rzecz. Rzadko tu przychodzę w ogóle do tego pubu. Z tego względu, że bardzo źle mi się kojarzy hostel, który jest obok. Przez półtorej roku pracowałam w hostelu. Nie mam zbyt dobrych wspomnień. Każdy weekend to był taki nawał, taka fala par zakochanych. Mówiąc par zakochanych, mam na myśli te osoby, które się w zasadzie poznały tak z 10-15 minut wcześniej, ale dopadł jest taki nagły przybył miłości, czyli jakby muszą skonsumować tu i teraz. I oni wpadają do hostelu i zwykle jest to taki facet, który taką ma muskulaturę zbudowaną na zasadzie wdech-wydech, czyli jak zrobi wdech, to nagle jest takim gościem w ogóle napakowanym na maksa, jakby spędzał na siłowni 24/7. I przychodzi za nim taka pindzia, taka nic to taka blondyneczka, nie, taka szara myszka, niby coś powie, ale lepiej, żeby się nie odzywała, bo w zasadzie lepiej zostawić konwersację dla ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią. I on tak przychodzi, w zasadzie wkracza, bo on nie przychodzi, on wkracza, on tak rozpierdala te drzwi, wchodzi i mówi: dzień dobry, proszę pokój. I ja mówię: no dobrze, no. I tu pindzia się zazwyczaj wtrąca. Dwupokojowy pokój? Dwupokojowy pokój, dobrze. No dobrze, nie ma problemu. Na jaki czas? No, w zasadzie to na godzinkę, dwie. Aha, no dobrze. No proszę dowód. No i zwykle tutaj facet się wykazuje, tak? Rzuca ten dowód, wtedy laska zazwyczaj poznaje, jak facet ma na imię, bo zwykle wcześniej to nie ma miejsca. Także wtedy się dowiaduje w ogóle, z kim ma do czynienia. I on tak mówi wtedy: ale proszę pokój z jednym łóżkiem. To jest taki znak, tak, to jest taki sygnał, żebym ja wiedziała, co oni będą tam robić. No po prostu dzieje się magia i w ogóle wow. No i mówię: dobrze, proszę tam 120 zł. No i on wtedy wyciąga ten portfel pełen drobniaków, które rozbił z skarbonki, świnki, którą po prostu przed wyjściem tam ciuło cały tydzień na ten pokój dwuosobowy. Wyciąga ten hajs, tak rzuca go. On go nie badają, go rzuca. No i oni wtedy idą, ta pindzia tam tak truchta za nim. I wtedy, kurwa, dzieją się takie rzeczy, że w ogóle nie macie o tym zielonego pojęcia. Oni tam latają nago po tym korytarzu, ona jest tam zawinięta, jeszcze pół biedek jest zawinięta w prześcieradło, bo zwykle oni po prostu latają tak, jak ich Pan Bóg stworzył, czyli biegają, bo w ogóle oni nie mają pojęcia, że tam jest monitoring. Tam ludzie, po prostu tam laska klęka przed facetami, mu loda, a ja muszę na to wszystko patrzeć, nie muszę, nie chcę, a ja to wszystko widzę, oni po prostu tam lecą na całego. No i później jest taka, ten niezręczny moment, kiedy pindzia zwykle zasypia i pindzia zostaje na noc, a facet wymyka się na następną imprezkę do następnego hostelu z następną pindzią. No i najlepszy jest moment, kiedy one rano wychodzą, bo one tak wychodzą, buty mają pod pachą i tak to jest taki sprint w zasadzie, bo to nie jest chód, to jest sprint. One tak zapierdalają do tych drzwi, że mało się oni nie rozwiną. I najlepsze jest to, że włosy mają tak zarzucone, żeby czasem nie było widać ich twarzy, tak jak mnie kurwa nie widziało przed tego dnia. I wybiegają i tyle je było widać. A najlepszy jest motyw, jak jedna z nich przychodzi następnego dnia z kolejną facetą. I zwykle jest tak, że przychodzą z gościem, na przykład z jakimś Erasmusem, tak? Wiadomo, Erasmus, oho, bawimy się, życie jest piękne. Jest to zwykle jakiś gościu, jakiś czarnoskóry. Panowie, nie oszukujmy się, rozmiar ma znaczenie. Także zwykle jest to jakiś ciemnoskóry gościu. No i oni znowu, ten sam scenariusz, ona poznaje jego imię, jak on rzuci dowód na ladę. No i gościu idzie na górę, za chwilę wraca, tak mówi: przepraszam, ma pani w sprzedaży prezerwatywy? No przepraszam, no ale nie, tak? To jest hostel, a nie burdel, także jeżeli pan potrzebuje takie rzeczy, no to zapraszam do apteki. No i później scenariusz jest ten sam, ona wybiega jakby cała w ogóle
Następnego dnia no, taka rozmemłana, taka okropna, obleśna z tymi butami pod pachą. I następnego dnia znowu wraca z kolejnym gościem. Także panowie, szanujcie się, tak? Proszę was! Proszę was! Dzięki. Jeden stary, koniec, to jest. Nasza gwiazda! Nie mówcie mojej mutacji.